To jest temat dnia. Piotr Otremski, dzień dobry. W studiu Krystyna Pawłowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak dzień jest. Dobry panie. Dzień dobry. Zacznę od takiej gorącej informacji. Była żona byłego posła PiS Anna Kamińska postuluje zaostrzenie reżimu moralnego w Sejmie. W punkcie trzecim swoich proponowanych zapisów pisze tak. Prawo zaprzysiężenia na posła senatora przysługuje jedynie osobom pozostającym w związku małżeńskim. Osoby stanu wolnego są tego prawa pozbawione. Co pani no to by mnie pozbawiła prawa kandydowania. Nie, ja rozumiem pana prezesa też. Różne jeszcze inne osoby. Deklaruje ale ja myślę, że PiS. Tutaj wydaje wyraz pani, ja nie znam w ogóle sprawy, ale daje wyraz swojemu jakiemuś rozgoryczeniu, jakiemuś problemowi, nie wiem, w jej małżeństwie. Natomiast myślę, że to jest oczywiście... To jest raczej rodzaj takiej demonstracji niż realna propozycja. No dobrze, to porozmawiajmy o poważnych sprawach. Wycofanie projektu dotyczącego metropolii warszawskiej. Dlaczego PiS się wycofuje z tego projektu? To nie był projekt, bo projektu jeszcze w ogóle nie było, tylko była propozycja. Wycofuje się z prac nad projektem. Dobrze, ale to kto tak powiedział, Jacek że wycofuje? Sasin. No dobrze, ale to była propozycja, bo projektu konkretnego jeszcze nie było. Natomiast była pewna propozycja, żeby uporządkować sprawy dotyczące Warszawy w sposób i obrzeży wokół Warszawy w sposób zbliżony, tak jak to zrobiono na Śląsku. Ponieważ okazało się, że samorządy zorganizowały swoje referenda, chociaż jeszcze, jak mówię, projektu wcale nie było. I w zasadzie mając większe możliwości działania mogły wytłumaczyć sposób moim zdaniem błędny mieszkańcom, sugerując mieszkańcom tego Ważanka i samej Warszawy, że chodzi tutaj o pozbawienie samodzielności, co nie jest prawdą. Więc być może mamy teraz ważniejsze sprawy, na przykład wymiar sprawiedliwości do porządkowania i ta sprawa zostaje odłożona na jakiś czas. Tym bardziej, że referenda, które już w międzyczasie przeprowadzono... Ale nie po wyborach. To nie to dyryguje. Mamy sprawy, musimy wymiar sprawiedliwości, jesteśmy w trakcie przeprowadzania ważnych ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, ustroju sądów. Te reformy też są atakowane. Wszystkie reformy PiS-u są atakowane. No to wiemy. To dlaczego z jednej PiS się wycofuje, a z innej dlatego, że te są już zaawansowane bardzo. Natomiast tam jeszcze nie było projektu, był pomysł. No. Więc to nas nie minie, bo prędzej czy później dla usprawnienia funkcjonowania tutaj tego obszaru warszawskiego taka ustawa będzie musiała być uchwalona. Na razie odstępujemy. Kolejne gminy zapowiedziały referenda i pewnie mieszkańcy powiedzą się przeciwko włączeniu ich do aglomeracji. No i dobrze, i ten głos będzie brany pod uwagę. Będzie tak, jak pan redaktor widzi, przy różnych ustawach bierzemy pod uwagę zastrzeżenia, które potem się pojawiają, które w trakcie się pojawiają. Także tutaj my nie jesteśmy betonową partią. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z hasłem słuchamy obywateli, referenda są bardzo ważne. I słuchamy, ale oczywiście nie każde referendum może być wzięte pod uwagę, na przykład referendum dotyczące reformy edukacji, dlatego, że ta edukacja właśnie została wdrożona. No i nie możemy teraz w trakcie wdrażania robić referendum, żeby to z powrotem odwoływać. Tutaj ja rozmawiałam z panią minister Zalewską i ona powiedziała, że czekali, ta ona podała mi jaką datę do czasu kończenia prac nad projektem, bo trzeba było wtedy mówić, a nie jak już jest prace wdrożone, reforma, realizacja trwa i teraz nagle pani poseł, to nie będzie na pewno przeprowadzone. Przede wszystkim zmienić w sądownictwie. W sądownictwie trzeba zmienić wszystko, dlatego że mamy sądownictwo, które jest żywcem wyniesione i kojarzone z takimi zagrożeniami stanu PRL-u, kiedy sądownictwo, podobnie jak Najwyższa Izba Kontroli i pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kojarzeni byli jednolicie z organami, które szykanują, które krzywdzą człowieka. To było jedno ramię. Sędziowie wszyscy by musieli być, albo większość, musieli być członkami PZPR-u i właściwie to był jeden aparat ucisku. Czyli i mentalność taka, dekomunizacja też, bo nigdy nie została przeprowadzona, pan profesor Strzembosz uniemożliwił. No ale dalej. Ale to znaczy, że na przykład Andrzej Kryże by, mówiąc kolokwialnie, wypadł z obiegu, ale... związany z Prawem i Sprawiedliwość. Ale panie redaktorze, pan troszkę jak Monika Olejnik, zadaje pytanie, nie da mi odpowiedzieć, zadaje kolejne, to przepraszam bardzo, pan się pytał, co trzeba zrobić. Trzeba dekomunizację, ale panie redaktorze... Bo to nam umknie. Ale nie umknie, pan ma dobrą, widzę, pamięć, nie umknie. Trzeba sobie. Bardzo dobrze. Już właśnie tutaj troszkę mnie pan z pantałyku zbił, oprócz takiego przywrócenia, czyli może oprócz tego, że
musimy przywrócić patrzenie na wymiar sprawiedliwości jako na funkcję usługową państwa. Trzeba zdemokratyzować, trzeba przywrócić z powrotem społeczeństwu wymiar sprawiedliwości, który właśnie mając tę mentalność i tę praktykę taką perelowską, uznał się, że jest właściwie ponad wszystkimi, że jest od wymierzania kary, że sędziowie są nietykalni i po kolei okres PRL-u i ostatnich 29 lat sądownictwo czy sędziowie, środowisko sędziowskie zawłaszczało sobie kolejne obszary decydowania o sobie samych. Administracja dotycząca wymiaru sprawiedliwości, edukacja dotycząca wymiaru sprawiedliwości, kto ma robić, kto wykonywać zamówienia publiczne, opinie, ekspertyzy, to wszystko, cała procedura powoływania sędziów. Oni to wszystko zawłaszczyli. Podczas kiedy konstytucja wyraźnie mówi, że sędziowie korzystają z i oni zawsze robili to, powołując się zawsze na niezawisłość sędziowską, którą chroni konstytucja. Otóż artykuł konstytucji mówiący o niezawisłości sędziowskiej mówi, że przysługuje im ona przy wykonywaniu urzędu. Panie redaktorze, skończę myśl. Ale zaraz pan spyta. Drugie będzie pytanie, pan zapisze. Czyli mamy tutaj sytuację, że sędziowie, którzy korzystają z niezawisłości przy wykonywaniu swojego urzędu, o ich urzędem, ich funkcją jest orzekanie. Natomiast nie mają prawa wpływać i decydować na to, jaka będzie procedura, na przykład sądy dyscyplinarne, kto będzie orzecznictwo dyscyplinarne. Nie mają prawa decydować, żądać do tego, żeby cała administracja wymiaru sprawiedliwości, kto ma tworzyć sądy, jak przydzielać sprawy, kto ma zamawiać remonty i tak dalej. No dobrze, to zawłaszczyli. Zawłaszczyli też, panie redaktorze, krajową szkołę. To trzecie, bo niech pan zapisze, to zaraz. Nie, ale skończę myśl. I też po prostu, krótko mówiąc, zawłaszczyli sobie sędziowie, wszystkie sprawy łącznie z oceną ich powoływania, dyscyplinowania, zawłaszczyli sobie sami. To trzeba z powrotem wrócić. Suweren naród, my mamy prawo, czyli Sejm, decydować o tym, co więcej, przywrócić na potrzeby usługowe Polaków, społeczeństwa. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu, ale zdaniem drugiej strony to wygląda tak. Przegnać jednych, wstawić drugich. Ale to jest prymitywne myślenie. Ale jak je przegnać? No panie redaktorze, no jak przegnać? No co to znaczy przegrać? Upolitycznienie KRS-u. To jest jeden z zarzutów. Ale na czym to miałoby polegać? Przecież sędziowie nawet w projekcie zachowują większość. Nawet w projekcie mają większość i oni decydują, a w razie sporu decyduje ta izba, czy to zgromadzenie, w którym są parlamentarzyści, ale muszą w tych głosach przewagi być pierwszy prezes Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapisałem sobie, bo pani prosiła, żeby zresztą sam powiedział, żeby bardzo zapisywał, bo by mi wszystko umknął. Proszę. Dekomunizacja, na czym miałaby w wymiarze sądownictwa polegać? Wie pan, no czas mija, ale to są znaczy, jeszcze że członkowie osoby PZPR-u byliby wykluczeni? Nie, to panie redaktorze, no spokojnie, pan powtarza te zastrzeżenia, doprowadzając do pewnego absurdu. To ja panu tłumaczę, na przykład do sytuacji, o których dowiadujemy się teraz z mediów, że pan sędzia Godyn, który nie wiem, czy on już jest na emeryturze, dostał jakieś wysokie odznaczenie od Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy to była osoba, która bardzo źle zasłużona w okresie stanu wojennego i ta osoba dostaje odznaczenia. Co więcej, są jeszcze sędziowie w Krajowej Radzie, nie w Krajowej Sadzie, ale w ogóle w różnych szczeblach sędziowie mogą jeszcze pracować. Zaczynali jako młodzi sędziowie, którzy zasłużyli się, nie musi być koniecznie członkiem PZPR-u, chociaż większość była jeszcze w PRL-u, natomiast później wydawali wyroki, które były w końcówce stanu wojennego, no po prostu skazywali, doskonale wiedzą, że dekret o stanie wojennym był nielegalny, a skazywali za przestępstwa, które ogłoszone były. Przywołam Stanisława Piotrowicza, to pani powie, że znowu język TVN24. No nie, ale dlaczego pan uważa? Bo przecież wśród osób, które były w PZPR, były osoby, znam osobiście. Do samego końca, do 89 roku. No dobrze, ale co mu pan może zarzucić? Co mu pan zarzuca? Ale to są podwójne standardy. Ktoś służył Polsce Ludowej. Nieprawda. Pan przyjął swoją definicję dekomunizacji, że to jest członkostwo w PZPR, idzie dalej i mówi mi teraz, kogo usuwa. Otóż nie jest taka definicja dekomunizacji. To są osoby, które swoimi działaniami umacniały ustrój totalitarny. Ale pani wie, były osoby z PZPR-u, które tego nie robiły. Co mu pan zarzuca? Nie ma przeciwko słowu. Niech pan powie, co pan zarzuca konkretnie. Dowody tylko panu posłowi Piotrowiczowi.
pani poseł. A dlaczego pan się nie buntuje na pana Święcickiego, Rosatiego, który reprezentuje komuchów w Parlamencie Europejskim? Uważam, że pan stosuje podwójne miary, dlatego że pan po prostu uważa, że pan znalazł... Panu Rosatiemu mogę bardzo wiele zarzucić, ale nie o nich rozmawiamy teraz. Ale jakie konkretne zarzuty ma pan do pana Piotrowicza? Pani poseł... Nie, zarzuty konkretne, proszę bardzo. Był prokuratorem w okresie stanu wojennego. I co z tego? No i co z tego, że był? Ja uczyłam prawa i co z tego? Nie, proszę podać mi konkretny zarzut. Jak pan go oskarża i pod hasłem dekomunizacji, czyli sugeruje pan, że to jest samo członkostwo PZPR i to sprawiło jakąś szkodę, krzywdę, proszę powiedzieć, komu konkret. Jak nie, to nie pan go przeprosi. Przepraszam. No i teraz kolejne pytanie. Krystyna Pawłowicz. Pani poseł, każdy, kto ogląda nasz program bez kłopotu dotrze do materiałów dotyczących Stanisława Piotrowicza. Ale to pan się mógł przygotować i trzeba było powiedzieć, bo pan go teraz publicznie oskarża. Nic nie zrobił złego. Kto może dotrzeć, dociera do materiałów TVN-u kłamliwych. Powiem panu, że bardzo wiele osób, łącznie z tą osobą... Stanisław Piotrowicz się broni. Dlatego mówię słowo przeciwko słowu. Nie słowo przeciwko słowu. Po prostu dowód ma być, a nie słowo przeciwko słowu. Nikt nie ma tego. Łącznie ta osoba, która teraz oskarża, ona zmieniała to też, mówił, jak pan powołuje się na telewizję publiczną, zmieniła kolejno poglądy i o ile na początku mówiła, że to dzięki panu Piotrowiczowi, panu posłowi, ówczesnemu prokuratorowi nie została skazana, to teraz zmieniła poglądy, bo zmieniła poglądy polityczne. I później zmieniła te poglądy i teraz właśnie dokładnie popierająca PO i opowiada taką wersję, którą chce PO. Jest dużo oświadczeń było, które również publicznie były zamieszczane. Pani opowiada o rodzinie. Bardzo wiele pomógł pan Piotrowicz i proszę nie mówić tak, bo pan po prostu robi mu kolejne nie raz krzywdę. Do 1989 roku Stanisław Piotrowicz był członkiem PZPR. No to co z i to tego? Nie jest oskarżenie. Ja proszę pana, nie będę musiał za to przepraszać, bo to jest element biografii. Panie redaktorze, ja po prostu chcę tylko powiedzieć, że jeśli pan go oskarża i w ramach jeszcze dekomunizacji, bo pan sugeruje, że on jakiś popełnił, że szkody jakieś, krzywdy wyrządził, to musi pan mieć dowód. Jak pan nie ma tego dowodu, pan nie może tego mówić. To nadal nie rozumiem, czym miałaby być dekomunizacja. Proszę pana, no jeszcze raz panu mówię, podobnie tak jak mamy przy odebraniu, nazywa się też w pewien sposób dekomunizacyjną, przy odebraniu wysokich świadczeń funkcjonariuszom służb specjalnych i żołnierzom, nie każdy żołnierz, nie każdy, kto pracował, kto był w wojsku i kto był w służbie, osoby, które umacniały, ale dokończę, to są te osoby, które brały udział w umacnianiu systemu totalitarnego przemocy. Każda sprawa może tu być badana indywidualnie. I tyle. Samo członkostwo w czymś tam jeszcze nie przesądza. Czynności działania, nadużywanie swojej funkcji, to decyduje. Pani poseł, 6 maja Marsz Wolności Platformy Obywatelskiej, która zyskuje w sondażach, PiS w sondażach nie zyskuje, chociaż każdy pewnie dysponuje swoimi sondażami. Co pani na to? Mi się wydaje, że to ten marsz jest elementem, mam nadzieję, nieudanego kolejnego pucz 2, można powiedzieć, który przygotowywany był od jakiegoś czasu, od ostatnich dni to było zauważalne, kiedy w sposób sztuczny, moim zdaniem fałszywy, nagle wzrosły notowania SLD, zdaje się, do 11%. Potem nagle w sposób zupełnie nic się takiego nie stało, nagle wzrosły i zyskały większość nad PiS-em notowania PO, no kiedy okazuje się, ale teraz no niekoniecznie Donald Tusk, bo się skompromitował, więc te opinie też były podzielone. Ale kiedy, natomiast gdzie się kolejnym poseł? Etapem, tej pan się pytał redaktor o ten marsz, kolejnym etapem, który miał jakby być elementem takiego znowu jakiegoś zamachu czy zawirowania, był projekt, czy propozycja, czy plan zorganizowania 29 w sali kolumnowej Sejmu spotkania, gdzie 700 funkcjonariuszy służb specjalnych i wojska, którzy oszukali, organizatorzy pani Łybacka, pan Zemke i pan Liberacki, oszukali Kancelarię Sejmu, powiedzieli, że będzie dyskusja na temat bezpieczeństwa państwa. Natomiast kiedy udało mi się wykryć w internecie zaproszenie już konkretne do organizatorów, okazało się, do uczestników, okazało się, że będzie to spotkanie na temat ochrona praw funkcjonariuszy i poseł, żołnierzy. Przygotowałem się na i udział mieli wziąć, zgłoszono listę 700 funkcjonariuszy służb specjalnych. I uważam, pani powiedział, że to było traktowane, wejdą, to ale nie skończę. Wejdą. Nie, muszę skończyć. Właśnie. I to uważam, że to był kolejny etap przygotowywany jakiegoś tutaj
no, zamachu, powiedzmy, ale destabilizacji, a ten Marsz Wolności, o który pan pytał, miał już pokazać najpierw po przygotowaniu opinii publicznej, że taki zły jest PiS, już przegrywa, SLD jest nawet lepszy, SLD organizatorem, chcę powiedzieć, w sali było tego spotkania, rozwiesza się w Ursynowie, w innych miejscach szydzące i ośmieszające, skierowane przeciwko PiSowi i wyborcom PiS, wielkie billboardy, co może sugerować ludziom, że to jakaś duża organizacja i może rzeczywiście coś tu jest poważnego. Ale skończmy marsz, temat, bo... Marsz, o który pan pytał, ten marsz miał być w mojej ocenie elementem dopełniającym spowodowanie jakiejś zawieruchy i wywrócenia rządu. A być może Platforma wykorzystuje tę falę wznoszącą, po prostu. Jaka fala wznosząca? W sondażach. Jaka fala? Pan wierzy w sondaże, które z dnia na dzień są? To ja mam inne zdanie. Uważam, że one są potworne, z dnia na dzień nie rosną. A politycy poza tym nie trafiają różne... sondaże wybiórcze? Ale dlaczego pan wierzy? Ale kolejny zaraz okazał, 40% pokazał PiSu na drugi dzień. No i co? I które? Pan wybiera swoje, ja wybieram swoje. Ale ja nie mam swojego, nie, ja nie zlecam nikomu dobrze. Przygotowania ja też sondażu. Nie, ja też nie zlecam. Pan się powołuje na jedne, a ja się powołuję na te dobre dla PiSu. No i co? Ma pani prawo, ale pewnie trzeba brać wszystko pod uwagę, bo no wszystko ja biorę idzie pod uwagę. Prezes Kaczyński mówi, że wszystko bierze pod uwagę, natomiast wie pan, no, trzeba troszkę głębszej analizy no niż to... podpuszczone i podrzucone opinii publicznej badania, które wie pan, no, mogą tutaj na drugi dzień pokazać, no, no zrobić ze mnie nie wiadomo kogo, z prezesa to na okrągło. Wie pan, to się nie udaje, bo my czynami, działaniami pokazujemy, co robimy dla pani Polaków. Pani poseł, skoro pani wszystko bierze pod uwagę, to muszę zadać bardzo poważne no, pytanie. No niech pan zadaje. Obierze pani pod uwagę ucho prezesa? Ale co mam brać pod uwagę? Ogląda pani? Nie, nie oglądam. Widziałam odcinek, który powiedziano mi, że mnie dotyczy. No i co mam brać tam pod uwagę? No, no co? I jak pani się podoba, Krystyna no nie podoba Pawłowicz? Mi się. No nie podoba mi się, dlatego że jest to zestawienie hejtów lewackich, powiedziałabym bluzgów. Wie pan, satyra polega na tym, żeby uwypuklić pewne cechy, które człowiek rzeczywiście posiada. Natomiast jak pan dodaje komuś, insynuuje, powtarza obelgi, takie najbardziej prostackie, pokazuje starszą kobietę, bo jestem już mam 7 krzyżyk, i pokazuje starszą to kobietę, ja która się bije. Nie fałszywie miły, nic na to... No, ale to prawda i tam ci twórcy tego wiedzą. I jeśli pokazuje w ośmieszających, wulgarnych sytuacjach, walającej się po drodze, za przeproszeniem, wypinającej tyłek na wszystkich, wie pan, to jest po prostu chamskie ale i tyle, czy przynajmniej zmieniającej piące z nazwiska pani Wasserman. No. Chciałem... Pan Górski zszedł do poziomu dna i się nie dziwię, bo być może tam lepiej płacą. Ale wcześniej PiS chwalił ale właśnie, proszę pana, znowu pan jest, niech pan zobaczy, czym się różni satyra i nawet to było śmieszne i chyba nawet samemu panu Tuskowi się podobało. Właśnie jak on przychodził z piłeczką w tym stroju sportowym na posiedzenie rządu. To było śmieszne, to niego, wie pan, nie kompromitowało. To było lżejsze. A tu, wie pan, mroczne, jakieś bluzgi, jakieś chamstwo. To jest po prostu żywe chamstwo. I ja się nie boję, wie pan, kamareciarzy i dziennikarzy i po prostu mówię, tak to jest odbierane powszechnie przez nas. Natomiast będzie się podobała takim obywatelom, wie pan, jakimś tam, panu tam, skodziarzom. O, to dla nich jest. I to jest ich poziom i pan Górski do tego poziomu strzał. Pani poseł, skąd pani wizerunek taki właśnie, a nie inny? A jaki? Sama pani powiedziała przed programem no. O tym jadzie, który się z pani wylewa, ale, on się nie wylewa, ale to... zapewniła, że tego jadu nie ma. To nie, no to skąd to wrażenie? Wrażenie pan za dużo ogląda TVN-u, za dużo czyta Gazety Wyborczej, ale, ja nie przypominam sobie, ale pan powtarza... W tym studiu takie no dobrze, rozmowy... Nie szkodzi. Jakbyśmy tu termometr postawili... Nie szkodzi. To proszę by była pana, wysoka temperatura. No ale co ma temperatura do jadu? Może do temperamentu ale co, ma, może o, temperament, to z temperamentu to się zgadzam, ale nie ma jadu, no trzeba odróżnić. Jad to jest, wie pan, niech pan zobaczy, każdy wpis czy informacja, gdzie pojawia się moje nazwisko. Tam pan zobaczy jad. Ale od zawsze tak było? Ja kojarzę takie uśmiechnięte zdjęcie z Hanną Gronkiewicz. Ale co ma wspólnego? Co ma wspólnego? Bo może, pan myli sprawy. Bo może to jest autokracja. Jest wiele wie pan osób, co, które... ja po prostu nie rozumiem autokracji, a ja jestem tak zwanym naturszczykiem, ja przynajmniej tej z nauki. Mówię to, co myślę, po to mnie wygrali wyborcy. Od kreacji, a zwłaszcza negatywnych kreacji, to są właśnie te różne portale negatywne, ustawiające, ośmieszające. To, że ja mówię głośno, to, że mówię, co myślę, to mój elektorat to kocha. Pani no i krzyczy. Co z tym? Ale pan ma też głośno, tylko pan mówi wolniej, tylko głośniej, bo pan się ze mną przekrzykuje. Więc wie pana... Ale mi nie taka... wypada się z panem no nie ale ja nie krzyczę. Tak prowadzę
prowadzę wykłady 40 lat, żeby sala słyszała. I wie pan, to, że ja się bronię i nie pozwolę się pod but wziąć dziennikarzom, również tak miłej, kochanej stacji, jak której jestem, to jest, nie jest jad. Pan myli, wie pan, pewną taką odruch obrony, prezentowania odważnie własnych poglądów. Pani cały czas jest w defensywie, a jednak jeśli mnie ktoś atakuje, to się bronię. A jednak to jest ktoś obrona mnie przez broni i ja się będę broniła, niezależnie gdzie będę. Pani poseł Krystyna Pawłowicz, Prawo i Sprawiedliwość, była naszym gościem, było gorąco. To był temat dnia, Piotr Otremski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.